Jadę dzisiaj do szpitala. Jadę właśnie do szpitala w karetce. Wcale nie żartuję. Hej, sorry, że was wkręciłem, ale nie mogłem się powstrzymać. Nic mi się nie stało, byłem po prostu odwiedzić przyjaciela, który leży obecnie w szpitalu. Ale spoko, nic poważnego, wszystko z nim dobrze, miał po prostu zabieg na oko, na zaćmę. No, więc wszystko jest okej, okay, wszystko dobrze. Panie Łukaszu, pana żona rodzi. Jest jeden problem, dzieci są czarne. Za oknem pada. Na dworze pada, więc postanowiłem, że zrobię odcinek z Pokemonów w domu. Tak jak słyszeliście, będę grać w Pokemony i możecie się zastanawiać, what the fuck? Jak chcesz grać w Pokemon Go w domu? Puszczę sobie incense i zobaczymy, jakie Pokemony przyciągnę w chacie. No bo pada, znaczy obecnie nie pada, ale jest taki dzisiaj deszczowy dzień i w każdej chwili może z powrotem zacząć padać. O! Mówiłem, zaczęło z powrotem padać. Czyli jednak miałem czuja, że lepiej siedzieć w domu. Dobra, mam swoją postać i odpalę sobie incense. No, dla niewtajemniczonych incense jest takim przedmiotem, który przyciąga do ciebie Pokemony. Nie musisz nigdzie wychodzić. Okej, mamy pierwszego. Niezbyt ekscytujący, ale w sumie nie jest to PJ. Jak nie mam zamiaru dać żadnego owocu, to wolę dać banana, żeby mi się nie ruszał Pokemon. Okej! Okay. O, w ogóle pierwszy dzień z rzędu, bo wczoraj miałem siódmy właśnie. Moja postać gdzieś łazi, okej. Okay. Nie, co chwilę mi przerywa to nagrywanie i Pokemony się jeszcze nie pojawiają. W międzyczasie, jak będę czekać, to mogę wam pokazać, jakie mam Pokemony. Wpadłem na to teraz. O, czekajcie. PJ. Jak już użyłem tego incensa i się pojawił, to złapię. Dobra, pokażę wam moje poksy. A więc tak, no jak widzicie, trochę mi jeszcze brakuje. Z początku jest w miarę wypełnione, ale no brakuje mi trochę nadal. I wchodzimy w drugą generację. Słabiutko. Mam raczej takie, które w miarę łatwo złapać, bo nie gram też jakoś ogromnie dużo w Pokemony. Gram od poprzednich wakacji. Właśnie wtedy uruchomili tą grę. Tyle nałapałem tych Pokemonów z takim średnio zaawansowanym graniem. Były tygodnie, gdzie no cały tydzień nie grałem. Jakimś profesjonalnym graczem Pokemon Go nie jestem. Cześć, co tam? Łapię Pokemony w sypialni. Ciekawie będzie mi się montowało ten film. Pokemon! A, pojawił się! Nie czułem w ogóle wibracji ani dźwięku. Czasem trafiam excellent, czasem nie. O, nie. Mam nadzieję, że na końcu wywali mi jakiegoś ekstra Pokemona. Jak myślicie, co to będzie? Czy to będzie taki, którego jeszcze nie mam? Czy to będzie szczur? Nie. Znowu pająk. Raz, dwa, trzy. Złapałem pająka po raz setny. Złapałem ogólnie 2499 Pokemonów. Odwiedziłem Pokestopy 2289 razy. Przeszedłem 420,2 km. Tutaj możecie zobaczyć, kiedy zacząłem. Zacząłem 10 lipca. Czyli dwa dni temu minął rok, odkąd gram w tę grę. Czas na ostatniego poksa. Oby to był jakiś wow. Obym się zesrał, jak go zobaczę. Czekam na to. Chcę się zesrać z wrażenia. Czemu to tak świeci? Okej! Dobra, sram. Ale jazda! Mam już Onixa, ale złapałem go tylko raz. Oof!
Mam go. Ale jazda. Dobra, tego się nie spodziewałem. To mnie zaskoczyli. A, no. I zdjęcia z Instagrama teraz. Hello, motherfucker, yo. Karol, czemu ty jesteś taki powalony? Będę teraz na żywioł wybierać te zdjęcia z Insta. O, fajnie. Bardzo taki styl. Nie, to nie jest styl gotycki, ale ta ciemna szminka po prostu w taki sposób mi się kojarzy. I wielbłąd, spoko wielbłądzik. Kawałek się jeździ na wielbłądach, czy podobnie jak na koniach? Na koniu kiedyś jechałem, fajne makro zdjęcie, ale z drugiej strony w sumie na dalszym planie jest ktoś siedzi, więc nie jest to do końca zwykłe makro. Kłotek. O kurczę, to jest fajniutkie. Na tapetę bym sobie ustawił. Super. Wow, ale mgła. Czuć magię w tym zdjęciu. Jak musi wyglądać później woda, jak się myjesz pod prysznicem? Po prostu ta woda musi być cała tęczowa, ale jazda, nigdy nie byłem na czymś takim. Ale w sumie nie wiem, czy bym chciał, bo prawdopodobnie w każdym zakamarku ciała i w każdym zakamarku ubrań miałbym ten proszek. Nie wiem, co to jest za okno, czy to jest jakieś okno od bunkra? Bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. O, właśnie o tym mówię. Taki jesteś uwalony, cały w tych proszkach. Spoko, fajne foto, w ogóle są takie emocje w nim, że się śmiejecie i to zdjęcie coś przedstawia. Fajne. Spoko, lubię zboże, fajne jest. Jako dziecko często pomagałem tacie w żniwach, bo mój tata jest rolnikiem. Szok, nie? Ptoszek, ty słodki. O, fajne, ususzone, tak, prawie ususzone. Bardzo fajna pszczółka. O, byłeś już wcześniej w lecie z kartonem, Damienie Bus. Fajnie malujesz. I piesio sobie wychodzi z wody, wygląda na szczęśliwego. Ten kodek też wygląda na szczęśliwego. Uuu, a jazda. To jest jakaś jaszczurka, czy to jest gekon? Ale fajny jaszczur. Foto z arbuzem. Arbuz to jest super. To jest taki owoc, że ja nie mogę. Kocham arbuzy, naprawdę. Uuu, ale dziobak ma widok. Kochaj, ty dziobak, fajny widok masz. Uuu, artistic photo. W sumie nawet spoko. Można dopracować, ale spoko foto. Na przykład to jest dziwne dla niektórych, ale na przykład to zdjęcie dla mnie jest idealne. Zajebiste. Fajna biedronka. I kończymy te zdjęcia z Instagrama tym ładnym widokiem z Mazur, który też bym sobie chętnie ustawił na tapetę. Okej, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do jutra. Puuu.